Cześć. Witam Was dzisiaj z miejscowości Omisz w środkowej Dalmacji, krainie słynącej nie tylko z rajskich plaż i lazurowej barwy czystego Morza Adriatyckiego. To region Chorwacji o bogatej historii, sięgającej starożytnych plemion jeszcze sprzed czasów rzymskich czy greckich. Stąd miasta i miasteczka Dalmacji kryją w sobie zabytki z różnych epok, co sprawia, że spacerując wąskimi uliczkami, poczujemy się, jakbyśmy właśnie odbyli podróż w czasie. Dalmacja to również majestatyczne góry z wieloma szlakami turystycznymi, średniowiecznymi twierdzami na skalistych zboczach. Dalmacja to też jedzenie. Jagnięcina, owoce morza w akompaniamencie lokalnego wina sprawiają, że tutejsze konoby nigdy nie świecą pustkami. Dzisiaj pokażę Wam miasto Omisz, popularny kierunek turystyczny wśród Polaków, miejsce będące esencją dalmatyńskich atrakcji, ale również oferujące coś więcej, ze względu na specyficzne położenie geograficzne. W tym filmie udzielę Ci wszystkich potrzebnych informacji, by Twój urlop w Omiszu przebiegł w dobrej atmosferze i bez zbędnych zaskoczeń czy rozczarowań. No to zapinamy pasy i lecimy! Cześć, z tej strony Paweł i Patryk. Witamy się dzisiaj z Wami z samego serca Dalmacji, z małego miasteczka turystycznego położonego pomiędzy Splitem a Makarską. Można powiedzieć, że językiem urzędowym tu jest język polski i wcale jakoś bardzo nie wyolbrzymiam. Oczywiście, że urzędowy to żartuje, ale mnóstwo Polaków spędza tutaj urlop. Dzisiaj pokażę Wam od A do Z, co możecie zobaczyć w Omiszu. Omisz leży zaledwie 20 km od Splitu, u ujścia rzeki Cetiny, która tworzy tu niesamowity kanion, przecinając potężny masyw górski Mosor. Już samo położenie geograficzne powoduje, że Omisz to atrakcyjny punkt na mapie Chorwacji, zarówno jeśli chodzi o stacjonarny urlop, jak i bazę wypadową do zwiedzania Dalmacji. Moi drodzy, naszą opowieść nieprzypadkowo zaczynamy w tym miejscu, czyli na twierdzy Stary Grad. W tym momencie stoję na wieży. A zaczynamy tutaj dlatego, ponieważ już 2000 lat temu, czyli w czasach rzymskich, u podnóża tej twierdzy, w pobliżu twierdzy, istniała osada rzymska o nazwie Oneum. I jeszcze w momencie, gdy ta twierdza tutaj nie stała, ta skała służyła jako punkt obserwacyjny, doskonały punkt obserwacyjny Adriatyku. Pierwszy fort stanął tu już w czasach rzymskich. Jednak nie ma zbyt wielu informacji o tej budowli. Wiadomo jest, że obecna twierdza stoi na ruinach swojej poprzedniczki mniej więcej od przełomu XIV i XV wieku. Jeśli wierzyć historykom, to pierwsza osada Oneum nie była tak blisko wody jak dzisiejszy Omisz, a znajdowała się raczej tam, gdzie dzisiejsze zabudowania wioski Bałcici. Dopiero później, z biegiem lat, rozwój tego miasta szedł w stronę morza i pewnego pięknego dnia ktoś wpadł na doskonały pomysł, żeby wykorzystać tą lokalizację i zacząć rabować przepływające statki.
Nie wiadomo, kiedy dokładnie rozpoczął się ten proceder. Mówi się o wczesnym średniowieczu, okolicach VII wieku. Za to największą potęgę piraci z Omisza osiągnęli między XII a XIV wiekiem. Panowali na morzu na odcinku między Splitem a Dubrownikiem. Każdy przepływający okręt płacił daninę albo był bezlitośnie rabowany. Moi drodzy, piraci pod rządami książąt Kaczycz nie przepuścili nawet statkom papieskim płynącym do Palestyny, co bardzo się nie spodobało ówczesnemu papieżowi Honoriuszowi III i wypowiedział piratom z Omiszu wojnę krzyżową w 1221 roku, którą to wojnę zresztą później przegrał. I mówię to po to, żebyśmy znali kontekst mniej więcej tego miejsca, co tu się działo, jak to wyglądało i o co tu chodzi. To nie jest absolutnie kanał historyczny i nie mam ambicji, żeby taki był, ale jesteśmy świadomymi turystami i chciałbym, żebyśmy wszyscy, którzy oglądamy ten film, wiedzieli mniej więcej, gdzie przyjechaliśmy i z czym to wszystko się je. Kolejną wojnę piraci ze średniowiecznego Olmisium stoczyli w okolicach roku 1300. Tym razem wyzwanie rzucili im Wenecjanie i wtedy nastąpił przełom. Wenecja pokonała piratów, a książęta Kaczycz uciekli z miasta. Nie oznaczało to oczywiście, że Omiszanie porzucili piractwo i rabowanie statków, ale zaczęli powoli rozglądać się za alternatywami w postaci rolnictwa i rybołówstwa. Dojście do tej jako takiej normalności zajęło im kolejne blisko 100 lat i w roku 1444 przyjęli rządy weneckie. I nie stało się to dlatego, że Wenecja była aż tak mocna, a duży wpływ na to miała agresja turecka, gdzie Imperium Osmańskie zajmowało okoliczne tereny i droga bursztynowa, tak zwana, którą pływały statki, które Omiszanie rabowali, została po prostu stała się bardzo mało uczęszczana, ponieważ ludzie się tędy bali przepływać i Omiszanie nie mieli kogo rabować, więc tak się mniej więcej zakończyło piractwo na tych terenach. Pod rządami Wenecjan Omisz nabrał charakterystycznych kształtów, którymi możemy cieszyć oko do dzisiaj. Miasto się rozrosło i zostało gęsto zaludnione. Było otoczone murami, które przez setki lat chroniły przed najeźdźcami. Po upadku Republiki Weneckiej miasto było na tyle duże, że między dawnymi murami zrobiło się zwyczajnie zbyt ciasno i na początku XIX wieku zdecydowano się zburzyć stary mur. Omisz przez lata swego istnienia, zanim stał się miastem chorwackim, należał jeszcze do Francji, Austrii i Jugosławii. Tak to mniej więcej wyglądało i tak mniej więcej teraz będziecie mieć jasność, gdzie przyjechaliście. No ja lubię wiedzieć tak piąte przez dziesiąte, jak to tutaj sytuacja historycznie wyglądała i gdzie jestem, na jakich terenach wylądowałem. Już tak mi się język plącze, jest strasznie tutaj gorąco i tak mi się wydaje, że gadam do was jakieś takie kwadratowe zdania, ale to dlatego, że po prostu jest szok. To co, stary grad Fortica, zapraszam, wejdźcie, zacznijcie zwiedzanie Omisza od tego miejsca. Żartowałem. Nie musicie od tego zaczynać, bo i tak pewnie polecicie na plażę i do sklepów i na Stare Miasto, a tutaj albo wejdziecie, albo nie, ale ja polecam jednak przyjść i zobaczyć miejsce, od którego i w pobliżu którego to wszystko się zaczęło. Temperatury są tu wysokie, trzeba wychodzić z samego rana albo jakoś tak wieczorkiem, jak już słońce słabnie. Najlepiej koło 7 rano wyjść, załatwić sprawę, o 10 być z powrotem. No i tyle, tak to wygląda. Bardzo dużo wody musicie ze sobą mieć. Czapka na głowie obowiązkowo. I to nie są żarty czy tam jakieś farmazony, tylko te temperatury naprawdę mogą tutaj pod kopułą namieszać. A po co się przegrzać, po co jakiegoś udaru dostać? Także to są podstawowe informacje.
jakich potrzeba. Częste uzupełnianie wody to konieczność, a nie żarty. Polecam kupować wodę mineralną. Żadnych wynalazków kolorowych. My do tej wody jeszcze trochę wyżej nasypiemy sobie elektrolitów. I powinno być ok. To jest taki szlak, na który raczej nie bierzcie dzieci. Może nie pod względem trudnego przewyższenia, czy chociaż kamienie są dosyć spore, ale myślę, że dzieci dałyby sobie radę, ale z temperaturą nie ma żartów, naprawdę. Taka temperaturka jest dzisiaj. Samochód trochę nagrzany, to swoje robi, ale 37,8 w słońcu jest. Nie ma żartów, dzieciaki niech odpuszczą, niech poczekają. Wy, jeśli zapragniecie zobaczyć stary grad Fortice, idźcie sobie tam po prostu bez nich. Zaopatrzcie się we wszystko, co mówiłem, bo takie temperatury to nie są wcale żarty. Ze mnie się po prostu leje ciurkiem, a jakąś tam formę mam mniej więcej, jako taką powiedzmy. A tacy ludzie zupełnie bez formy, no może być różnie tutaj. Nie, Patryk? No, to głównie przez temperaturę jest tak ciężko. No, głównie przez temperaturę. Dzisiejszy Omisz to małe turystyczne miasteczko, gdzie w każdej z wąskich uliczek czuć magię Bałkanów, zapach śródziemnomorskiej kuchni i ducha dawnych lat. Ducha, który zamieszkuje stare budynki, place czy potężne twierdze górujące nad miastem. Moi drodzy, ja robiąc filmy o danej miejscowości, lubię sobie dokonać takiego prostego podziału. Na przykład na część zakupową i część zabytkową. Prawą stronę mostu, lewą stronę mostu, stare miasto, nowe miasto, prawą stronę rzeki, lewą stronę rzeki i tak dalej, rozumiecie? Tutaj w Omiszu taki podział można zrobić bardzo prosto, bo patrząc od strony morza na ujście rzeki Cetiny, to po prawej stronie mamy stare miasto z główną ulicą, takim deptakiem o nazwie Foszal, a po lewej stronie mamy już nowe budynki, nowe miasto, większe markety, dwa pola kempingowe, kemping Camp Galeb, bardzo popularny wśród Polaków i często przez nich wybierany, i również Camp Lisicina. To jest drugi taki kemping po lewej stronie miasta. Jest tam też wesołe miasteczko. O tym wszystkim sobie pogadamy później. Ale zapamiętajcie, prawa strona mostu stare miasto, lewa strona mostu nowe miasto. Patrząc oczywiście od strony morza na ujście rzeki Cetiny. Bo teraz zagadka, jakbyśmy patrzyli od strony ujścia w stronę morza, to co będzie po której stronie? Zagadeczka dla Was. Mam nadzieję, że nie było zbyt trudno, a w nagrodę przedstawię Wam pewną miłą dziewczynę, która od lat jest bohaterką Omisza i do dziś ma oko na kanion Cetiny i miasto, w którym ma swoją ulicę. Moi drodzy, opuśćmy na chwilę Omisz i skierujmy się na wzgórza, które otaczają miasto, bo tutaj przy krętej górskiej drodze znajduje się znakomity punkt widokowy, który pozwala z innej perspektywy spojrzeć na miasto. Jednak nie tylko ten punkt jest atrakcją, ponieważ jest tutaj pomnik legendarnej dla Omisza Mili Gojsalić. Legenda z nią związana
mówi o tym, że w XVI wieku, kiedy Imperium Osmańskie chciało zająć Omisz i pobliskie tereny, Mila Gojsalić pojawiła się pewnego pięknego dnia w obozowisku Turków. Udawała, że jest zakochana w Ahmedzie Paszy, czyli ówczesnym tureckim przywódcy. No i cóż, Ahmed jak to zdrowy chłop bardzo szybko pozbawił Milę niewinności i honoru, ale w nocy, gdy Ahmed już po wszystkim spał, Mila wstała i podpaliła magazyn ładunków wybuchowych. Całe tureckie obozowisko zostało puszczone z dymem. Wszyscy ludzie, którzy tam w tym momencie byli, łącznie z Milą i Ahmedem, zginęli w wielkim wybuchu. To spowodowało, że Omiszanie odzyskali wiarę w swoje siły i ostatecznie odparli ataki Imperium Osmańskiego. Od tamtego momentu ta młoda dziewczyna Mila Gojsalić jest legendarną bohaterką miasta. Dobra, lepiej nie będzie. Jak widzicie, właśnie jestem na moście nad rzeką Cetiną. Za mną jest jej ujście, a patrząc w drugą stronę, za mną teraz jest Morze Adriatyckie. No i nasze zwiedzanie rozpoczynamy od Starego Miasta, bo głównie to nas interesuje w tym momencie, czyli zabytki. Na część zakupów, sklepów i tych większych marketów sobie przejdziemy później. Pogadamy też o plażach, a na razie idziemy zobaczyć, co tutaj jest ciekawego, jeśli chodzi o średniowieczne głównie zabytki. Jak widzicie, ruch na tym moście jest dosyć spory. Samochody jeżdżą z jednej strony na drugą. Główny kierunek w tym momencie to widzę, że Stare Miasto. A stojąc na środku mostu, czuć pod nogami, jak to wszystko podskakuje, drży i pracuje. Hello people, we are now in Omiš. This is the beautiful town with beautiful nature and everything. Now we are on the Canyon Cetina. Omiš is beautiful place and we do both trips in the river. And if you decide one day, I don't know when you come in Croatia, if you want, you can come here. My boat is Minetu, it's Indian boats on the river, this first boat, and you can go when you want. It's price is 10 euro per one, and if you decide, you can come here, and we can go with boat in the river. You just need to find me on first boats, Minetu boats on the river. Thank you. To była Emi i zaprosiła was na godzinną wycieczkę w głąb kanionu rzeki Cetiny. Cały rejs to 14 km, a koszt to 10 euro od osoby. Z tym, że u Emi dzieci nie płacą. My się skusiliśmy i nie żałujemy. Piękne widoki i relaks w czystej postaci.
Gdy już zejdziecie na suchy ląd, a będziecie czuć niedosyt morsko-rzecznych przygód, to proponuję wybrać się do portu, gdzie znajdziecie wiele statków wycieczkowych z ofertami całodziennych rejsów. Wszędzie tutaj wzdłuż tej promenadki sprzedają całodniowe wycieczki łodzią. Można sobie zobaczyć gdzie i za ile i co tam wolno. Także też fajna sprawa, żeby sobie spędzić jeden dzień na takiej łodzi. Podejrzewam, że dopływa się na przykład do wyspy Brać, czyli tam. Tam jest jakiś czas wolny, pewnie jakiś obiadek. No i z powrotem do Omiszu. I takich firm, które sprzedają tu wycieczki, jest przynajmniej kilka. A agencji turystycznych, które mają siedzibę na Starym Mieście w Omiszu, też jest kilka. I przez taką agencję też możecie sobie kupić takiego tripa. Zwiedzanie z perspektywy wody mamy omówione, to już nic nie stoi na przeszkodzie, by zagłębić się w Starym Mieście. A zaczniemy zgodnie z logiką od bramy, bramy zachodniej, która kiedyś nią była, a teraz to już tak nie do końca. To jest to, co tam za mną widać z taką ciemną tabliczką. Nie powiedzielibyście w życiu, że to brama, też bym nie powiedział, że to brama, a jednak jest to brama miejska, albo miejsce, gdzie mieściła się brama miejska zachodnia. Brama datowana na 1541 rok i pomiędzy nią a bramą wschodnią rozciągał się niegdyś główny plac miasta, który teraz nie dość, że nie jest główny, bo jego renomę przejęła równoległa ulica Foszal, to nawet nie jest to plac, a wąska ulica wypełniona restauracjami, lodziarniami, sklepami, no i turystami. Pozdrawiam youtuberów, którzy do dzisiaj szukają zachodniej bramy w Omiszu. Pozdrawiam również Ciebie i dziękuję, że dotrwałeś do tego momentu filmu. Zostaw mi komentarz o treści Jestem. A my przenosimy się na zabytkowy targ Policzki. To miejsce to był dawniej główny rynek miasta, gdzie był targ, odbywał się tutaj handel, jak również mamy tutaj taką kolumnę z herbem zarządcy Molina, tam na górze jest ten herb. I ta kolumna służyła do naklejania wszelkiego rodzaju ogłoszeń. No a jak złapano na gorącym jakiegoś drobnego złodziejaszka czy innego drobnego przestępcę, to pokazowo go tutaj właśnie karano. Tutaj na rynku Policzkim, czy też placu Policzkim, w głębi widzicie ten budynek w kolorze. A ja rozróżniam tylko kilka kolorów. Powiedzmy, że jest to łososiowy. Akurat taki, kiedyś o takim słyszałem. A tak serio, no to jest tak zwana willa, dom Cara Lippeo. I to jest pierwszy budynek rodzinny, wybudowany właśnie w tym miejscu, wybudowany wzdłuż dawnego zachodniego muru miejskiego. I to, co jest w nim charakterystyczne, no to jak widzicie, balkony są wysoko, dopiero na drugiej kondygnacji. A to właśnie po to, żeby wystawały ponad mur, żeby wychodząc na balkon nie patrzeć w ścianę, czy też w balkon sąsiada, tak jak my w Polsce często mamy, to tutaj ktoś ładnie wybudował balkoniki na drugiej kondygnacji i mogli sobie przez ten miejski mur zachodni patrzeć. Cara Lippeo. Odchodząc dosłownie 100 metrów od placu, gdzie był dom Cara Lippeo, wchodząc lekko do góry po schodkach, dostaniecie się na średniowieczną twierdzę Mirabella, o której zaraz powiem, ale chciałem Wam pokazać tą klimatyczną, wąską uliczkę, która na twierdzę prowadzi. Naprawdę klimatyczna trasa na twierdzę Mirabella, ale też widokowo całkiem przyzwoita, bo powiem Wam, że im wyżej,
No to logiczne, że otwierają się coraz piękniejsze widoki. I spójrzcie teraz tutaj tylko za mną, jak to wygląda. Charakterystyczne czerwone dachy i morze Adriatyckie. Widoki z podnóża twierdzy Mirabella. No widoki ładne. Fajnie, co? Fajnie, ale... Co? Trochę jakby... No, nieważne. Nie chce się w takim słońcu wchodzić. No, to też. Proszę Państwa, słońce czy nie słońce, upał czy tylko gorąc, ale twierdza Mirabella to jest podstawa, musicie tutaj wejść, musicie sobie rzucić okiem na cały Omisz, na Adriatyk, a w drugą stronę, czyli tutaj za mną, na ujście rzeki Cetiny razem z kanionem. Naprawdę widoki powalające. To, że ja Wam pokazuję kamerą, to wiecie co, to daje może 60% tego, jak jest naprawdę. Nie oddaję kamera czy aparat nigdy tego, jak w rzeczywistości sytuacja wygląda. Dla Waszej informacji, żeby wejść na samą górę, trzeba zapłacić 5 euro za osobę w takiej budce na dole, zaraz tutaj pod tym punktem widokowym, bo my jesteśmy na punkcie widokowym, zaraz za budką, gdzie gość zbiera opłaty, a teraz będziemy się kierować na samą górę. Hush, don't let me know. I don't wanna be here, half alive, the zombie stare. Put me out of my misery and love me. Every waking hour, rose petals bloom. I see soon, where do we go? Hush, don't let me know. Jestem już w środku górnej wieży. Tutaj to ostatnie podejście było dosyć strome i były takie schody wyślizgane mocno, także trzeba bardzo uważać. Trzeba też uważać na mniejsze dzieci, które kondycyjnie, fizycznie dadzą radę tu wejść, no ale te ostatnie praktycznie, no pionowe może nie, ale ostatnie bardzo mocno pochyłe schody mogą stanowić jakieś niebezpieczeństwo dla mniejszych dzieci. Takich 5-6 lat i poniżej. Także trzeba mocno uważać, trzymać się barierki i trzymać dzieci. Moi drodzy, dostaliśmy się na szczyt twierdzy Mirabella. Stoimy na najwyższym punkcie, czyli na szczycie wieży. Na ten szczyt trzeba wejść po takiej niewysokiej drabince. Może z początku to robić takie nieco wywrzeć na Was mieszane uczucia, czy tam wchodzić, czy nie, ale zapewniam, że nie jest nic strasznego, można sobie spokojnie wejść po tej drabinie. Twierdza Mirabella to średniowieczna twierdza, powstała w XIII wieku, służyła jako kryjówka dla piratów i również punkt obserwacyjny dla nich, ponieważ wychodząc w to miejsce mieli idealny widok na
Adriatyk, na wyspę Brać i na kanion ujście rzeki Cetiny z tamtej strony, także mogli to wszystko doskonale obserwować. Legenda mówi o tym, że w 1537 roku, kiedy Imperium Osmańskie atakowało Omisz, Olmissum, średniowieczne taka była nazwa, to lokalna ludność schowała się właśnie tutaj w twierdzy i głośnymi krzykami i strzałami wystraszyli najeźdźców, także wtedy Omisz nie został zdobyty przez Imperium Osmańskie. No, a tak to przychodzili sobie tu, obserwowali morze i wybierali ten, tamten statek do obrabowania i bach, lecieli. W tym momencie jest to fajny punkt widokowy. Każdemu z Was polecam tutaj wejść i poobserwować widoki. Twierdza prezentuje się jeszcze piękniej po zmroku, więc może to być fajny pomysł na wieczorny spacer. Na pewno będzie chłodniej na dworze, a w duszy jakoś bardziej romantycznie. W drodze na twierdzę przechodziliśmy obok kościoła Świętego Ducha z charakterystyczną wieżą zegarową. Jest to świątynia wybudowana na fundamentach gotyckiego kościoła i odrestaurowana w 1585 roku. Proszę Państwa, jak już załatwicie twierdzę Mirabella, to przy schodach, które prowadzą z uliczki do tej twierdzy, macie po prawej stronie budynek, bardzo charakterystyczny budynek, na którym wmurowany jest herb Omiszu, czyli krzyż i buzdygan wenecki. Buzdygan, czyli taka maczuga. Krzyż symbolizuje wiarę chrześcijańską, a buzdygan waleczność. On związany jest z walką z Imperium Osmańskim. W tym budynku niegdyś znajdowała się administracja wenecka i loża miejska. Oczywiście on został odbudowany, a możemy zobaczyć na nim takie fragmenty tych starych budynków. Tutaj, czy choćby tam na górze. Jeszcze jest wmurowana tabliczka z napisem Merum de Mero Bono, czyli dobro przychodzi do nas, dobro pochodzi z czystego dobra i datuje się ją na 1594 rok. Cokolwiek to tłumaczenie oznacza. No, to tyle. Chodźmy dalej zobaczyć. Zaraz przy dawnym budynku administracji, tym budynku z herbem, stoi taki mały kościółek. Jest to kościół świętego Rocha z XVI wieku. Główną jego atrakcją jest to, że znajduje się tam ołtarz z herbem rodziny Kacicz, czyli z herbem tej pirackiej rodziny, zarządów której Omisz był twierdzą nie do zdobycia i był miejscem, którego bała się cała ówczesna Europa. Tak on wygląda, zielone drzwi. No niestety nie wejdziemy do środka, bo jest w tym momencie zamknięty. Ale może Wy będziecie mieć szczęście i sobie zobaczycie, co tam w środku fajnego jest. Pewną ciekawostką jest fakt, że herb Omiszu powstały za czasów weneckich, przypuszczalnie w XV wieku, został uznany w 2002 roku za oficjalny herb miasta. A teraz już wracamy na Stare Miasto, bo nie wiem, czy widziałeś kiedyś szczęśliwego człowieka? Ja też nie, ale na Starym Mieście mogę pokazać Ci jego dom. Moi drodzy, tutaj za mną jest kolejny punkt obowiązkowy do zobaczenia, jak będziecie w Omiszu. Jest to dom szczęśliwego człowieka, tak zwany dom, gdzie nad wejściem jest napisane: dziękuję Ci Panie, że żyłem na tym świecie. Stąd wniosek, że ten człowiek prawdopodobnie był człowiekiem szczęśliwym. Nie do końca wiadomo, kto tutaj mieszkał i kto ten napis stworzył. A druga rzecz, która wyróżnia ten dom, to układ pomieszczeń, który jest bardzo specyficzny, bo na dole był zakład z salonem, taki salon, pokój dzienny. Na górze piętro wyżej, na pierwszym piętrze była sypialnia. Ruch jak w Rzymie, jeżdżą, robota idzie cały czas. Czyli
sypialnia na piętrze pierwszym, a na drugim piętrze jest kuchnia. Znaczy była wtedy kuchnia, czy teraz jest, nie wiem. Nie da się wejść i zobaczyć. Na drugim piętrze kuchnia. A dlaczego to tak wygląda? Z bardzo prostej przyczyny, bo w tamtych czasach pożary trawiły wiele budynków i tutaj, żeby uniknąć pożaru, który zazwyczaj może się rozpocząć od kuchni, gdy przypalimy jakiś gar, no to wtedy spali się tylko kuchnia będąca na drugim piętrze, a reszta budynku jakoś tę ciężką sytuację, ten pożar przetrwa. Jak widzicie tutaj na Starym Mieście, wszystkie te atrakcje znajdują się bardzo blisko siebie. Ten teren nie jest jakoś zbyt duży. A Stare Miasto, jak to Stare Miasto, wąskie uliczki, które miały za zadanie chronić przed słońcem. A druga rzecz była taka, że po prostu zrobiło się tutaj tak ciasno, mieszkało tutaj tak dużo ludzi, że budowali budynek na budynku, a ulice robili po prostu wąskie, żeby nie zostawiać za dużo niewykorzystanego placu. No i tutaj w tych wąskich uliczkach znajdziecie wszelkiego rodzaju restauracje, czy konoby, sklepy różnego rodzaju. Akurat spożywki chyba mało tu widziałem. Jest tu, widziałeś tu? Nie. Mało. W tych uliczkach Starego Miasta jest sklepów spożywczych, no ale to dobrze. Nie do końca właśnie są potrzebne tutaj takie sklepy, ale dużo sklepów z biżuterią, z upominkami, pamiątkami, z ubraniami lnianymi, ale najwięcej po prostu jest restauracji i miejsc, gdzie możecie sobie coś zjeść. Jeśli mowa o jedzeniu, to miejsc, gdzie można delektować się chorwacką kuchnią, jest bardzo wiele. Ja wyróżnię choćby restaurację Coco Pazzo czy Konobę Gusti. Ale tak naprawdę na całym Starym Mieście czy w okolicach plaży zjecie smacznie i w podobnych pieniądzach. No właśnie, pieniądze. Omisz to jedna z droższych miejscówek w Chorwacji, więc wydanie 500 zł za obiad dla 4 osób nie powinno Was dziwić. Ceny zup to między 6 a 8 euro, pizza od 14 do 18, w podobnym przedziale zjecie spaghetti czy risotto. Dania rybne i owoce morza to między 23 a 35 euro od talerza. Można też zamówić fish plate dla 2 osób i jest to koszt między 58 a 70 euro w zależności od miejscówki. Dolicz do tego piwko za 4 euro, jakąś kolę czy lemoniadę dla dzieci i robi się rachunek. Nie mówię tego, żeby narzekać na wysokie w oczach Polaka ceny, ale żebyście jadąc tu pierwszy raz byli przygotowani i mogli odpowiednio zaplanować budżet. Wracamy na Stare Miasto, ponieważ temat godnych uwagi zabytków jeszcze nie został wyczerpany. Byliśmy w restauracji Coco Pazzo, a zaraz obok stoi kościół świętego Michała. Jest to renesansowo-barokowy budynek z XVII wieku, który dzięki wysokiej dzwonnicy jest najbardziej charakterystycznym punktem starówki. Nad wejściem znajduje się piękny portal wykonany przez rodzinę Bokanić. Posąg świętego Michała oraz herb Omiszu. Moi drodzy, pomiędzy wąskimi uliczkami omiszkiego Starego Miasta znajduje się taki plac w bardzo urokliwym miejscu, urokliwie dookoła zabudowany i w tym miejscu co roku latem od roku 1967 odbywa się dalmatyński festiwal Klap, albo inaczej Festiwal Klap Dalmatyńskich. Klapa to taki gatunek muzyki tradycyjnej, muzyki a cappella, wywodzący się z pieśni liturgicznych i spopularyzowany właśnie tutaj w Dalmacji. A klapa po chorwacku to wydaje mi się nic innego jak zespół, grupa, tak? I te grupy robiące muzykę a cappella, śpiewające a cappella, tutaj na tej scenie co roku występują i co roku gromadzą liczne grono fanów przyjeżdżających z całej Chorwacji w to miejsce, żeby oglądać swoje ulubione zespoły. Proszę Państwa, pozostając w temacie klap dalmatyńskich, to w jednej z bocznych uliczek Starówki, zaraz niedaleko miejsca, gdzie te koncerty się odbywają,
znajduje się budynek, który jest siedzibą Festiwalu Klaw Dalmatyńskich. Jest on datowany na XVI wiek. Co charakterystyczne, nad wejściem mamy herb rodziny Karali Peo Despotowicz, a nad oknem mamy charakterystyczny herb z krzyżem, który jest herbem rodziny Tomadelli. Mam nadzieję, że tegoroczny festiwal nie okazał się klapą, a my pewnym krokiem zmierzamy do wschodniej bramy miasta, która domknie klamrą zwiedzanie Starówki. Jednak najstarsze zabytki, jak zaraz zobaczycie, nie znajdują się wcale na Starym Mieście. Moi drodzy, za mną w głębi wschodnia brama miasta, brama kamienna, datowana na XVI wiek, wybudowana za czasów panowania tutaj w Wenecji. Ten cały dawny plac, a teraz to można powiedzieć, że jest to ulica, a nie plac, można przejść w 8 do 10 minut. Mam na myśli plac między bramą wschodnią a zachodnią. Jeśli się oczywiście nie zatrzymacie, o co ciężko, w jakiejś restauracji czy innym sklepiku z pamiątkami. Gdy wyjdziecie przez wschodnią bramę, przejdźcie jakieś 50 metrów na wprost, a wylądujecie na starym omiszkim cmentarzu, gdzie można zobaczyć świetnie zachowane sarkofagi z czasów rzymskich. Zaraz za marketem Tomi znajduje się stary omiszki cmentarz. Może dla niektórych dziwna lokalizacja, dziwna atrakcja, ale jest tutaj 6 sarkofagów, bardzo dobrze zachowanych sarkofagów z czasów rzymskich. Znajdują się tu stare groby omiszkich rodzin. Najstarsze są z roku 1515. A także możecie tu zobaczyć mauzoleum rodziny Bonitio Draszkowicz. To, co moi drodzy, jest tu charakterystyczne, to, że wszędzie pod nogami są groby. Początkowo można ich nie zauważyć, bo są groby bez żadnych krzyży, po prostu płyta na ziemi. I dopiero później się kapnąłem, że na tych płytach są jakieś opisy, czyli to są po prostu groby. Trzeba uważać, żeby nie nadepnąć, żeby zachować szacunek. A tutaj proszę, bardzo stare groby omiszkich rodzin. Ale co tu jest dziwne, to znaczy dziwne dla mnie, może nie dla każdego dziwne. Tam na górce są normalne domy mieszkalne, tam mieszkają nad cmentarzem ludzie, właśnie sobie suszą pranie, kołderki, majty. A tutaj na dole spoczywają ludzie. Drugim najstarszym zaraz po sarkofagach zabytkiem są ruiny cerkwi świętej Eufemii, datowane na V-VI wiek, a odsłonięte stosunkowo niedawno, bo w 2004 roku. To są pozostałości z cerkwi świętej Eufemii, wczesnochrześcijańskiego kościoła. On jest datowany na V-VI wiek, a pierwsze wzmianki o nim pochodzą z 1527 roku. No teren taki trochę jest zaniedbany, widocznie nie mają pomysłu, co z tym zrobić. Długo dosyć tej cerkwi szukałem, a okazało się, że ona jest zaraz przy plaży Brzet. Tam za nami jest plaża, nad plażą jest ulica z parkingiem i zaraz po drugiej stronie tej ulicy jest cerkiew świętej Eufemii. Problemów ze znalezieniem kolejnego zabytkowego kościoła już na szczęście nie miałem i jest to kościół świętego Piotra, ale nie ten, tylko stary kościół świętego Piotra znajdujący się po nowomiejskiej stronie mostu. Pamiętacie podział? Dla wielu jest to najważniejszy zabytek Omiszu.
Moi drodzy, jeśli chodzi o ciekawe miejsca na Nowym Mieście, czyli po tej lewej stronie mostu, patrząc od strony morza, to mamy tutaj stary kościół świętego Piotra. Jest to przykład przedromańskiej, starochorwackiej architektury, dlatego jest tak bardzo ciekawy. I pierwsze wzmianki o nim pojawiły się w 1074 roku, czyli naprawdę stary kościół. Co was może zaskoczyć, ten kościółek stoi niepozornie obok placu zabaw i pomiędzy budynkami mieszkalnymi, ale warto tu przyjść i warto sobie zobaczyć. Zaraz obok starego kościoła świętego Piotra jest budynek, w którym dawniej mieściło się iliryjskie seminarium. Było to w roku 1750, a teraz są tutaj normalne kwatery mieszkalne. To jest ten budynek tutaj za mną. Czyli obok siebie mamy kościół i dawne seminarium iliryjskie. Kończymy zabytkową część programu i przenosimy się na główną ulicę Omiszu, Foszal. I was walking out one evening late, moon was rising high, headed for the river's side, around us fuss and fight. The patrol man, he walked by, asked me where I'm going. Said if the sun set on me there, I'd never make it home. He said, don't go downtown, there's trouble on the run. Batman in the shadow, and bound to take your life. If you mind a ramble, I'll tell you how I do. Keep your money in your pocket, then the razor in your shoe. Jesteśmy na głównej ulicy, ulica Foszal. Jak ci się, Patryk, to podoba? Ruch, ale... Trochę ruch. Według Patryka to znaczy, że ruch jak w Rzymie. Wszystkie restauracje, knajpki, sklepiki z odzieżą, z pamiątkami, spożywka. Wszystko w tym momencie żyje pełnią życia. Foszal, czyli ulica równoległa do tej ulicy Starego Miasta, która kiedyś w XV-XVI wieku była główną ulicą Omiszu. Tak teraz tutaj jest główna ulica, gdzie kręci się całe życie. Chociaż na Starym Mieście w tych knajpkach życie też jest w tym momencie, nie, Patryk? Wszyscy siedzą i jedzą, a tu wszyscy chodzą, też jedzą i kupują. Na Foszalu znajdziecie wszystko, czego zapewne potrzebujecie. Ogólnie to w Omiszu jest więcej Polaków niż w Kołobrzegu. Omisz to jest polskie miasto. Tak jak wam na wstępie filmu mówiłem, tutaj językiem, którym się będziecie posługiwać, będzie w 90% polski. Bardzo jest mało ludzi, którzy tego języka tutaj nie rozumieją, chociaż w takiej liczbie procent, żeby się dogadać. Co nie? Wszystko fajnie, zabyteczki, stare miasto, restauracje, ale zapytacie mnie, panie, ale gdzie tu w ogóle zostawić samochód i na jakich zasadach się to odbywa? No to już wam tłumaczę.
Jeśli chodzi o miejsca parkingowe w Omiszu, to praktycznie w całym miasteczku mamy zonę drugą. To oznacza, że w sezonie zapłacicie za godzinę parkowania 1,5 euro. I w takich automatach jak tutaj kupujecie sobie bilety parkingowe, wrzucacie za szybę. No dokładnie tak jak w Polsce to wygląda w niektórych miejscach. Z tym, że tutaj lepiej kupić niż nie kupić, bo naprawdę jest to sprawdzane, chodzą i sprawdzają. Także darmowego parkowania tutaj raczej nie ma. Gdzie wjedziecie w osiedle, między budynki, między bloki, tam wszędzie będzie ta zona i wszędzie trzeba będzie kupić taki bilecik. Jest też duży parking po tej części miasta drugiej, czyli nie na Starym Mieście, a na stronie Nowego Miasta jest parking Prico. Bardzo duży parking, gdzie zawsze znajdziecie miejsce, no i też tam kosztuje 1,5 euro. A ja znalazłem jedną miejscówkę, gdzie nie trzeba płacić, ale ciężko tam znaleźć miejsce wolne. To jest niedaleko stąd, gdzie tu stoję, przy kempingu Lisicina. Pod skałą można zaparkować za darmo, nie ma tam żadnego znaku ani nic, no ale nie ma też tam miejsca. Tam jest dosłownie na 5-6 samochodów tego placu. Dwa razy mi się udało zaparkować, a tak to się płaci i polecam płacić. Kiedy mówiłem o darmowym miejscu parkingowym, miałem na myśli właśnie tutaj ten pas u podnóża tej wysokiej skały. Zaraz przy wjeździe do kempingu Lisicina, który to kemping jest tutaj, gdzie zjeżdża ten kamper. Właśnie tą drogą się na górę podjeżdża i tam jest ten kemping. No i darmowe miejsca są właśnie tutaj wzdłuż tej ulicy, gdzie stoją te samochody. Ale zaparkować tutaj graniczy z cudem, bo praktycznie od samego rana te miejscówki są zajęte. Co nie znaczy, że się nie da, bo dwa razy tutaj zaparkowałem, czyli jestem bogatszy o jakieś 6 euro, ponieważ parkuję zazwyczaj na 2 godziny. No także 6 euro zostało w kieszeni. Dzisiaj mi się to nie udało, musiałem pojechać na parking płatny. Czyli co, w nawigację wbijajcie kemping Lisicina. Jeśli nie znajdziecie miejsc w tym tutaj miejscu pod skałą, no to odbijajcie na płatne parkingi. No i tyle, co mogę w tym temacie powiedzieć. Kolejny raz się udało zaoszczędzić parę euro na darmowych miejscach pod skałką. Przyjeżdżajcie tu, szukajcie tych miejsc, bo da radę od czasu do czasu trafić. That's a major key, that's a chess move. I'm your favorite G, I think it's best, yo. Stop with all the grilling, I'm on jet fuel. Taking off, clear the runway, now they cannot clip my wings. Yeah, they suck, they ain't homie, they ain't even on the scene. Play it smart, they don't know me, they just know what they see. Konsumie na poszalu, ruch jak w Rzymie. O każdej porze dnia i nocy, proszę Państwa. No bo to się, Konsum się jawi jako najtańszy sklep chyba tutaj w Omiszu. Raczej wygrywa z Tomim, a na pewno wygrywa ze Studenacem. Także całe tłumy ludzi tutaj walą i robią zakupy. Jeśli chodzi o piwa, no to między 1,35 a 2 euro powinniście wszystko załatwić. Red Bulle 1,95, cola teraz 1,5 litrowa w promocji 2,15 euro, wody tam 0,68 do 1 euro za butelkę 1,5 litrową, tak to wygląda w tym sklepie. Czekolada Milka 1,03, 1,65. 1,99. Po ile chleb krojony? 2,75. 2,75 każdy? Nie, ten 2,99 kupuł ziany, a 2,75... Nie, zaczekaj. Tu jest Patryk takie, bez niczego, zobacz. Ten z kukurydzianej. 2,29 euro za takiego Löwenbräu. Ile tu jest? 2 litry Löwenbräu, taki nabój, ale wydaje mi się, że ten Löwenbräu to jakiś syf.
takie dwulitrowe naboje są też karlowaczko i ożujsko i one stoją po 4,09 euro. Także naboje jak w Bułgarii też tutaj są, z tym, że te bułgarskie były tak ze dwa razy tańsze niż te. Ale jak szybko wypijecie takiego naboja, schłodzicie i póki jest jeszcze zimny i niewygazowany, to da się pić. Natomiast jak chwilę postoi, to jest katastrofa, syf. Nie polecam. Ale na szybkie rozlanie między parę osób jak najbardziej okej. Temat cen i zakupów w Chorwacji jest bardzo obszerny. Dlatego poświęciłem mu osobny film. Jeśli interesuje Cię ta tematyka, na końcu filmu pojawi się odnośnik do tego materiału. Mówiąc w skrócie, w Omiszu mamy sklepy Tomi, Konsum i dużo sklepów Studenac. Tych ostatnich należy unikać, bo nie dość, że są wyjątkowo drogie, to jeszcze możecie zostać tam oszukani. Wielka porażka w teście Red Bulla, 2,39 Red Bull w Studenacu. Oj, nie przychodźcie tutaj, bo to jest lekka przesada. 1,69 Red Bull w Konsumie w Splicie, 1,92 w Konsumie zaraz tutaj obok na ulicy Foszab. Także no naprawdę tu jest wszystko droższe niż w innych sklepach. Coca-Cola 2 litry 3,05. Powiem szczerze, takiej ceny w Omiszu jeszcze nie widziałem. Od 1,99 do 2,25 są normalne ceny. 3,06 czy tam 3,05, no to już jest naprawdę sporo. Taki arbuz 1,15 w Konsumie 0,39. To macie takie porównanie. Nie, Patryk? Tak. Do Konsuma czy Tomiego można śmiało chodzić. Ceny są porównywalne. Chyba ostatecznie Tomi jest nieco tańszy. W teście Red Bulla to mi wypada nie najgorzej, 1,99 euro. Red Bull najtaniej jest w Konsumie, 1,92 przy ulicy Foszal. Najdrożej jest w Studenacu, a w ogóle najtaniej to jest w Splicie, w Super Konsumie, 1,69 za Red Bulla. Tak to wygląda. W Tomim swobodnie możecie zrobić zakupy. Ceny są podobne jak w Konsumie, jedne produkty tańsze, drugie trochę droższe niż w Konsumie, ale jest ok ogólnie. W Tomim macie dużą kolę po 2,69. Pamiętamy w Studenacu 3,06, także taka różnica. Piwa to mniej więcej w Tomim i w Konsumie są w tych samych cenach. Natomiast zwróćcie uwagę w Tomim na pakowane salami, szynki i sery w plastrach. Najtaniej tutaj jest ze wszystkich sklepów. 2 euro z groszami, 2 do 3 euro kupicie już dobre szynki, dobre sery, gdzie w innych miejscach raczej ponad 3 euro już za to trzeba będzie zapłacić. W Tomim, jak szukacie oliwy dobrej, chorwackiej, to jest najtańsza. Zwiezda. Tutaj nam Chorwat polecił ich oliwę. Mówi, że najlepsza, a w najlepszej cenie w markecie Tomi. Ceny w omiszkich sklepach w porównaniu z cenami w innych miejscowościach Chorwacji są i tak dość wysokie. Dlatego sprawdzonym patentem jest pojechać raz na kilka dni do Splitu i zrobić tam większe zakupy. To jakieś 25 minut autem od Omisza i wszyscy stali mieszkańcy Omisza właśnie taki patent stosują. Także polecamy Wam przyjechać do Konsuma, jeśli jesteście w Chorwacji samochodem, tak jak my. Jeśli jesteście w Omiszu czy Rivierze Omiszkiej, poświęćcie jeden dzień w tygodniu na przyjazd tutaj do Splitu i zaopatrzenie się na kilka najbliższych dni. Jeździ też do Splitu autobus z Omisza, także też można przyjechać tutaj autobusem, ale średnia przyjemność siatami później wracać. Ale jak mus, to mus, jak to mówią. To jest w ogóle hit. Takie kiełbaski, takie opakowanie jak tutaj w Studenacu w Omiszu kosztuje 24 euro. Tam się można pięknie naciąć. A tutaj jak widzicie to kosztuje 4,19. A tutaj cena podobna jak w Polsce. Przecież w takim normalnym sklepie, bo chyba w Lidlach czy w Biedronkach wychodzi to sporo taniej czasami, jak chcemy jakieś promocje. Ale tak to no, nie ma czegoś takiego, że jest jakiś wielki szok. Wody mineralne 1,5 litra to tutaj akurat nie ma wielkiej różnicy z innymi sklepami. Od 0,69 euro do 1 euro powiedzmy są ceny. We don't got a thing. Tell her park it up. Then that ass be poking out them jeans. Up in spark.
acting up, trying to put the face to the name. Jak ten Konsum? No, na pewno o wiele większy i na pewno większy wybór. A ceny jak? Ty nie wiesz, bo ty nie płacisz, nie? Nie, no ceny tańsze. A wybór duży? Co? Wybór duży? Wybór duży, oczywiście. Kawał sklepu. Ostrego wyprosić trzeba. Pieczywo i chleby również tutaj są tanie. W Konsumie, w Omiszu, w Tomim i w Studenacu są chleby od 1,85 do 3 euro, a tutaj już można normalny krojony chleb kupić za 1,33-1,35 euro. W teście Energola również Konsum splitowski wygrywa. Red Bull najtańszy, jakiego tutaj widziałem, złoty, no, złoty, 1,69 euro, a Hel, którego pije Galina, 0,99. Także mamy zwycięzcę w tym konkursie. 1,92 kosztuje w Konsumie w Omiszu, w Tomim kosztuje 1,99, a w Studenacu 2,12. Jeśli chodzi o piwa, to oszczędność od 20 do 30 eurocentów. Jeśli chodzi o zakupy w Konsumie lub Tomim w Omiszu i Rivierze Omiszu. Także no, opłaca się tu raz na jakiś czas do Splitu, do Konsuma podjechać, zrobić większe zakupy i parę euro na tym oszczędzić. Na przykład Karlowaczko, które kupujemy po złoty, po 1,35 euro w Omiszu, tak tutaj kosztuje 1,15. Ożujsko podobnie, Staroczesko kosztuje 1,09, a kupujemy po 1,39. Także to już, takie to są różnice praktycznie na każdym piwie. Wybór piwa tutaj w Konsumie w Splicie zdecydowanie większy niż w Tomim, Studenacu i Konsumie razem wziętym w Omiszu. Tak to wygląda. Ceny czystej wódki nie należą do najniższych. Widzieliście, Finlandia 68 zł około na polskie, 0,7. No ale cóż, no jesteśmy w kraju, gdzie wolą pić rakije. Mój ulubiony dział, czyli zupki chińskie, też jakieś są. Kubeczek sweet chili zawsze mile widziany. A tak to ten kubeczek 1,89, tutaj 0,75. Takie wielkie, tu są chyba dwie albo trzy paczki, raczej trzy w środku. 2,69. Także w razie jak się kasa jakoś nagle skończy, bo byście o jeden raz więcej do restauracji poszli niż powinniście, no to zupeczki w Splicie, w Konsumie możecie śmiało kupować. Galinka, jak tam idzie? Jak to zawsze przy kasie, wszyscy lekko w szoku. Tempo wysokie, nerwy dość duże, ale zaraz w samochodzie odetchniemy. Pakujemy towarek do samochodu. Takie zakupy na 115 euro, czyli... 135 euro. Sorry, 135 euro. Jakieś 500... Zaraz, bo to liczyłem, zaraz zobaczymy. 579 zł i 15 groszy. Ale lepiej więcej się odlata. Ale jest to oszczędność jakiś nawet 100, może 150 zł w porównaniu z tym, co kupicie w Omiszu. Również w Konsumie, tak? Bo w Omiszu też jest Konsum w centrum. Ma jedne z lepszych cen. To znaczy tam w Omiszu jest Tomi albo Konsum. Dwa sklepy, w których jeśli już musicie, no to kupujcie, bo są najkorzystniejsze ceny. Są jeszcze te Studenace wszędzie rozsiane, ale Studenac to jest strasznie marny cenowo. Wypada najgorzej z tych sklepów w Omiszu. No natomiast w Splicie wiadomo, ceny są inne. Split to jest duże miasto. Ludzie tutaj na co dzień mieszkają, nie żyją tylko z turystyki, także tutaj ceny są w miarę normalne i przyjeżdżając raz w tygodniu możecie naprawdę trochę kasy oszczędzić, no trochę kasy danie zachować po prostu na inne wydatki, inne rozrywki, na przykład plażowe, czy jakieś tam, no jakie lubicie, już nie będę zgadywał, co kto lubi. Że raz w tygodniu warto jest podjechać. Sklep nie jest daleko, pół godziny się jedzie z Omisza tutaj. Poza tym macie też gotowe dania już, wszelkiego rodzaju ryby, sałatki, jakieś leczo, co tam jeszcze było, no risotto,
No, no to takie rzeczy. Wszystko, po prostu wszystko, co chcecie w tym dużym Konsumie jest, także warto się tutaj pojawić i przyjechać. No dobra, to my już się pakujemy, jedziemy z powrotem na naszą kwaterę i może jeszcze zdążymy śmignąć. Jest bardzo smaczna, lubię jej. Bachlawa, turecka. Nie turecka, to jest i Serby jedzą. I Serby, i Turki, i wszyscy jedzą. No, w każdym razie podsumowując, ten Konsum jest tanio i można przyjeżdżać, można tu w ciemno jechać. Siema, trzymajcie się, na razie. Ale nie do widzenia, bo przed nami ostatni punkt tego przewodnika, czyli plaże Omiszu. A jest o czym mówić, bo są tu aż 4 plaże i każda z nich ma nieco inny charakter. Więc szykujemy buty do wody, kremy z filtrem i ruszamy na plażing. Jak już zobaczycie wszelkie ciekawe miejsca i zabytki na starym, jak i nowym mieście, no to przyjdzie czas pewnie trochę poplażować. I pierwsza plaża, jaką Wam pokazuję, to właśnie teraz pokazuję wielką plażę, która znajduje się w centrum Omiszu. I tutaj jest cała infrastruktura plażowa, począwszy od barów i restauracji przy plaży, przez wypożyczalnie sprzętu, toalety, prysznice, wszystko czego tylko chcecie. Możecie zjeść, popływać, poleżeć, poplażować. Tak to wygląda. Dodatkowo jest to plaża taka piaskowo-żwirowa. Nie ma tu wielkich kamieni, ale również jest to plaża zanieczyszczona, bo widzę cały czas pod nogami pety, kapselki po butelkach, po puszkach. Także no, nie jest czysto. Natomiast jest tu bardzo dużo miejsca. Jeśli byście chcieli wynająć tutaj leżak, kosztuje to 15 euro, a parasol 10 euro. Taka sytuacja. No, miejsce dosyć fajne, samo centrum Omiszu. No, niestety najczyściej tutaj nie jest. Niewątpliwym plusem wielkiej plaży jest to, że jest naprawdę dużo miejsca, bo możecie się rozłożyć wszędzie tutaj, gdzie w zasięgu wzroku są ludzie, tam można się obok nich rozkładać. Nie ma jakoś bardzo tutaj wyznaczonych miejsc, każdy się kładzie gdzie chce, no i to jest fajne. A druga sprawa jest taka, jeszcze miałem Wam powiedzieć, o, tutaj jeszcze są takie darmowe drewniane leżaki. A druga sprawa jest taka, że dno jest piaszczyste, idealny piaseczek, czysty piasek, nie ma kamieni i nie ma żadnych nagłych spadków, także dla dzieci plaża idealna, tak jak tutaj widać, dzieciaki się bawią, ponieważ jest płytko, można wejść swobodnie kilkadziesiąt metrów w głąb morza i woda będzie dorosłym do pasa, prawda? Także tutaj z dziećmi naprawdę fajna plaża, żeby po tych kamsztorach nie chodzić. Aha, no i co ważne, nie trzeba tu chodzić w tych bucikach, które w Chorwacji się do wody kupuje, tak? Tutaj ludzi w butach nie uświadczycie, ponieważ nie ma tutaj kamieni, nie? Także to jest fajne. Na dwie kolejne plaże buciki już warto mieć, bo to typowo chorwackie kamieniste plaże Slawiń i Brzet. Załatwimy je razem, bo jedna przechodzi w drugą i nawet nie do końca wiadomo, gdzie jest granica. Obie charakteryzują się czystością i rosnącymi wzdłuż drzewami, dzięki którym znajdziecie trochę cieni. Moi drodzy, kolejna plaża, która jest godna uwagi w Omiszu, to plaża Brzet. Różni się tym od wielkiej plaży, że tutaj na plaży nie mamy piasku, a mamy drobny żwirek, a w wodzie pierwsze 3 metry to drobny żwirek, później już większe kamienie, także buty na tą plażę, buty do pływania są obowiązkowe. Co jest fajnego, to, że mamy tu całą infrastrukturę, czyli mamy prysznicę. No to dawaj. Ciepła pod prysznicem? Nie.
Ale fajna. Fajna? No bo nie słona. A wiesz, że nie wolno przynosić szamponu tutaj? No. To skoro jest taki zakaz, to znaczy, że jakiś mądry się kąpał już pod szamponie, pod tym prysznicem. Mamy przebieralnię, mamy dwie restauracje, lodziarnię, wypożyczalnię, sprzętu wodnego. Także wszystko fajnie możemy tutaj sobie robić. To, na co mamy ochotę. Co jest minusem lekkim w porównaniu z wielką plażą, to to, że już po 7-8 metrach woda robi się dosyć głęboka, także dzieci tylko te pierwsze 3 metry, 4 na żwirku, no a później już jeśli umieją pływać albo pod opieką osoby dorosłej. Pod opieką dorosłego to tak czy inaczej powinny być cały czas, więc to nie ma większego znaczenia. Natomiast no, ten spadek już po 7-8 metrach jest dosyć duży i taka osoba jak ja, 1,85 m, to po tych 10 metrach powiedzmy już nie dotykam nogami dna. Także taka tu jest różnica. Plaża jest bardzo czysta, to też w porównaniu z wielką plażą jest tutaj czysto, piękna, przejrzysta woda. I co jeszcze mogę powiedzieć, to to, że są tutaj drzewka, czyli złapiecie trochę cienia. Nie tak jak na wielkiej plaży cienia nie było, tutaj troszkę cienia jest. No bardzo przyjemna plaża. Jeśli chodzi o Omisz, to jest mój faworyt. Ostatnia plaża, jaką Wam pokażę, to plaża Galeb, zaraz obok kampu Galeb. Miejsce ze świetnym imprezowym klimatem, płytką i bardzo ciepłą wodą oraz, co ważne dla dzieciaków, piaskiem zamiast kamieni. Część plaży Galeb jest przeznaczona do kąpieli psów, co dla wielbicieli czworonogów może być dużym plusem. Jestem, moi drodzy, na kampie Galeb. To wygląda mniej więcej tak, jak tutaj widać. Dookoła wszędzie porozstawiane namioty. Dla ludzi, którzy nie lubią nocować w namiocie, są też takie domki, dosyć fajne. No i również kampery, przyczepy kempingowe. Tak to miejsce wygląda. Miejsce często wybierane przez Polaków. Na kampie Galeb nawet mają tutaj taki basenik. Basen z tej strony. Widzę, że jakaś restauracja czy barek. Także no całkiem spoko. Teren dosyć duży. Jest miejsce, gdzie się zatrzymać. Boisko do siatkówki, prysznice, także cała infrastruktura plażowa jest. Plaża jest taka żwirkowo-piaskowa z łagodnym zejściem do wody, także sam raz dla dzieci. Nie ma spadku, takiego spadku, uskoku, że zaraz się zacznie głęboko po kilku metrach, także swobodnie można sobie paręnaście nawet metrów w głąb wody wejść i nadal będzie płytko. To pod kątem dzieciaków taka informacja dosyć, myślę, ważna. Nie jest to, moi drodzy, zdecydowanie mój sposób na wypoczynek. Całe to pole kempingowe kojarzy mi się bardziej z jakimś wyjazdem na weekend nad jezioro czy coś takiego w Polsce, ale co kto lubi. Być może ja nie znam uroków, na pewno nie znam uroków takich miejsc jak pola kempingowe, ponieważ nigdy na takim nie byłem. Jednak jak gdzieś jadę na wypoczynek, to wolę troszkę większy komfort, lokale klimatyzowane z dostępem do czystej wody, własnej toalety, prysznica. Nie mówię, że tego wszystkiego tu nie ma, bo może jest, no ale patrząc na namioty i spanie pod namiotem, no to wątpię, czy ten komfort jest zachowany. Obok kampu Galeb mamy dużą galerię, między innymi sklep Studenac, który do najtańszych nie należy. Cały czas utrzymuje, że trzeba chodzić albo do Tomiego, albo do Konsuma, a najlepiej jechać do Konsuma w Splicie. Zdecydowanie najbardziej imprezowa plaża w Omiszu. Dodam jeszcze, że woda jest tutaj niesamowicie ciepła. Chyba najcieplejsza woda ze wszystkich plaż, na jakich do tej pory byliśmy. Także plaża Galeb to jeden z moich faworytów tutaj w Omiszu. Może zaraz po plaży Brzet, bo jednak ten klimat taki trochę spokojniejszy na Brzecie też mi odpowiada. I tam można sobie w ciszy spokoju wypocząć. Natomiast jeśli taki klimat imprezki Was kręci, to przyjeżdżajcie na Galeb. Nie zawiedziecie się. Dużo młodych ludzi, dużo ludzi z tego kampu, który... No jest tam za mną,
Tam jest cały ten Camp Galeb, który widzieliście, przed chwilą wam pokazywałem. Dużo ludzi stamtąd też przychodzi na plażę, ale sporo podjeżdża samochodami, bo jest tutaj parking. Oczywiście zona druga, parking płatny, trzeba kupić sobie bilet. No ale cóż zrobisz, no w Omiszu tak jest. Także plażę Galeb polecam. Moi drodzy, to by było na tyle, co dla was przygotowaliśmy w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że zawarte w nim informacje i porady pozwolą wam cieszyć się w 100% waszym chorwackim urlopem w Omiszu. Do następnego razu, do zobaczenia. Cześć. Jak w Chorwacji od Chorwatów usłyszycie Polako, Polako, to nie chodzi o Polaków, tylko po ich niemu Polako to jest powoli, powoli, spokojnie. Także często to słychać Polako, Polako, wracasz się, nie wiesz o co chodzi, a to chodzi o to po prostu, że to znaczy powoli, powoli, spokojnie. Często można to usłyszeć od kasjerek w sklepie.